Bank Millenium podał wstępne wyniki za 2023 rok i zarobił prawie 580 milionów złotych. Zysk byłby jeszcze wyższy, gdyby nie rekordowe rezerwy na sprawy frankowe. Bez tych kosztów bank zarobiłby ponad 3 miliardy złotych. Jaka jest aktualna sytuacja frankowiczów w Banku Millenium i co wybierają częściej? Pozew czy ugodę? Swoimi danymi za ubiegły rok pochwaliła się również Grupa Santander. Tutaj wynik jest spektakularny. Bank zarobił 4,8 miliarda złotych. Bank chwali się również programem ugód, choć zawarł ich tylko 405 w ostatnim kwartale. Jak aktualnie wygląda proces zawierania ugód w Banku Santander i co z pozwami banków względem Frankowiczów? Pomimo rekordowych wyników, banki potrzebują więcej kapitału, by finansować gospodarkę. Tak twierdzi prezes Związku Banków Polskich i apeluje do decydentów. Co z podatkiem bankowym, pozwami o WIBOR i wakacjami kredytowymi i jakie rozwiązanie na sprawy frankowe widzi prezes ZBP? Już ponad 10% frankowiczów ma opóźnienia w spłacie rat sięgające ponad 90 dni. Tak wynika z danych BIG opublikowanych za 2023 rok. Podane statystyki mogą zaskakiwać, zwłaszcza na tle innych kredytobiorców hipotecznych. Co jest zatem tego przyczyną i czy frankowicze pogniewali się na banki i przestali spłacać raty? W ostatnim tygodniu głośno było o osobach posiadających kredyty powiązane z dolarem amerykańskim i euro. Coraz więcej takich kredytobiorców decyduje się na drogę sądową. Jakie szanse w sądzie mają dolarowicze i eurowicze? I czy ich korzyści są porównywalne do wygranych frankowiczów? Witam Państwa na kanale Votum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik i mam przyjemność prowadzić program Frankowicze News. Tradycyjnie w każdy poniedziałek między godziną 9 a 10 spotykamy się, żeby omówić najważniejsze wydarzenia z ubiegłego tygodnia. Nie inaczej jest dzisiaj. Mamy sporo tematów do omówienia i skomentowania. Nie zwlekajmy zatem. Zaczynamy. W związku z tym, że rozpoczął się okres sprawozdań rocznych banków, nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od omówienia pierwszego banku, który podzielił się swoimi wynikami. Zysk banku Millennium w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 115 milionów złotych, a to oznacza, że w całym 2023 roku bank zarobił blisko 580 milionów złotych. Nie ma się co oszukiwać, że jest to wynik mizerny, zwłaszcza jeśli popatrzymy na Wyniki innych banków, natomiast musimy w tym przypadku pamiętać o dwóch aspektach. Po pierwsze, Bank milenium zawiązał rekordowe rezerwy na sprawy frankowe w 2023 roku i gdyby nie te koszty, zysk banku wyniósłby około 3 miliardów złotych. Po drugie, należy przypomnieć, że bank milenium nadal jest w programie naprawczym spowodowanym kiepską sytuacją kapitałową od 2022 roku. Dlatego wynik dodatni banku powinien cieszyć wszystkich bez względu na to, po której stronie barykady stoją, ponieważ nikomu nie zależy na tym, żeby bank milenium dzieju los Getty Noble Bank. Przy okazji omówienia raportu Banku Millennium warto wskazać na jedną istotną statystykę, a mianowicie na porównanie nowych pozów frankowych versus zawieranych ugód. W ostatnim kwartale utrzymała się tendencja z poprzednich okresów, i w każdym kwartale 2023 roku liczba nowych powództw frankowych przewyższyła liczbę zawieranych ugód. Warto wskazać, że to pierwszy taki rok od 2020 roku, kiedy to Bank Millennium rozpoczął własny program ugód z frankowiczami. Jeśli spojrzymy na statystyki globalne, to w 2023 roku do sądów poszło ponad 6800 frankowiczów, natomiast w w tym samym czasie ugody zawarło niecałe 3700 osób. Uzupełniając kwestie statystyk frankowych tego banku, warto wspomnieć, że na koniec grudnia przeciwko bankowi Millennium toczyło się 20 914 procesów sądowych i z pewnością ta liczba wzrośnie w 2024 roku. Zostawiamy na chwilę sytuację frankowiczów w banku Millennium i płynnie przechodzimy do grupy Santander. Ta grupa również w ubiegłym tygodniu zaprezentowała swoje dane za 2023 rok. I tutaj zaskoczenia już nie było. Bank zarobił na 304,8 miliarda złotych, a ten wynik byłby znacznie wyższy, gdyby nie rekordowe rezerwy na sprawy frankowe oraz koszty związane z zawieraniem ugód. W 2023 roku Grupa Santander przeznaczyła na rezerwy frankowe 2,6 miliarda złotych, i jest to wynik wyższy o 49,1% rok do roku. Jednocześnie system ugód frankowych kosztował bank 330 milionów złotych. Jak widać, poniesione koszty nie przyczyniły się do spadku dochodów tego banku, ale wszystko wskazuje na to, że to nie koniec bankowego Eldorado, ponieważ zarząd banku ma ambitne cele na kolejne lata. Santander Bank Polska ma być najbardziej dochodowym bankiem w Polsce i regularnie wypłacać dywidendę. Oczywiście taką pozycję na rynku mają zapewnić ogromne zyski ze standardowej działalności Santander Bank Polska. Ale to nie wszystko, bowiem prezes nie składa również broni w zakresie dodatkowych roszczeń od Frankowiczów po upadku umowy kredytowej. I to wszystko pomimo korzystnych wyroków CUE dla Frankowiczów. Zdaniem prezesa Michała Gajewskiego nie została zamknięta jeszcze droga dotycząca domagania się tak zwanego kapitału ekonomicznego, czyli rzeczywistej wartości kapitału. Upadła indeksacja, upadła waloryzacja, ale odzyskanie rzeczywistego kapitału w opinii naszych prawników jest jeszcze cały czas kwestią otwartą. Zatem po wynagrodzeniu za bezumowne korzystanie z kapitału oraz waloryzacji pojawiła się nowa koncepcja w umysłach bankowców dotycząca tak zwanego kapitału ekonomicznego. Jaki los podzieli to nowe roszczenie względem Frankowiczów, dowiemy się tego w najbliższych miesiącach i z pewnością omówimy ten temat na naszym kanale. Jeśli nie chciałbyś przegapić tego tematu, zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału. Zatem, z jednej strony mamy zapowiedzi pozywania Frankowiczów o dodatkowe roszczenia, a z drugiej strony prezes przekonuje, że rozwiązanie problemu frankowego w drodze ugody to najlepsza możliwość rozwiązania sporu. Choć jak pokazują statystyki Banku Santander, coraz trudniej będzie mu przekonać Frankowiczów do zawierania porozumień. Nie tylko w czwartym kwartale 2023 roku liczba zawieranych ugód spadła i w ostatnie trzy miesiące Poprzedniego roku Bank Santander zawarł zaledwie 405 ugód z Frankowiczami. Co więcej, jak spojrzymy na cały ubiegły rok, to w każdym kolejnym kwartale liczba ugód spadała o kolejne kilkaset. To z kolei bardzo dobra informacja, ponieważ świadczy o tym, że rośnie świadomość Frankowiczów związana z pozywaniem banków. Wiedzą już, że żadna ugoda nie da im tylu korzyści, co prawomocny wyrok w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Dodatkowo odpada argument, że ugoda jest lepsza, bo jej skutki odczuwa się tu i teraz, a na wyrok sądowy trzeba czekać kilka lat. Oczywiście należy podkreślić, że postępowania sądowe mają swoją dynamikę, jednak za sprawą ostatnich wyroków CUE wiele się w tym temacie zmieniło. Przede wszystkim Frankowicze wraz ze złożeniem pozwu mogą wnosić o zawieszenie płatności rat i spokojnie oczekiwać na korzystny wyrok. Ponadto mogą liczyć na wyższe odsetki ustawowe, za czas oczekiwania na korzystny wyrok, czego żadna ugoda nie przewiduje. Zostawiamy na chwilę analizę poszczególnych banków, a spojrzymy teraz na bankowość w Polsce jako całości. A to wszystko za sprawą ostatniego wywiadu, którego udzielił prezes Związku Banków Polskich. Można powiedzieć, że prezes Tadeusz Białek maksymalnie wykorzystuje przestrzeń medialną, kolejny tydzień i kolejny wywiad z jego udziałem. Tym razem szef ZBP. Udzielił wywiadu Markowi Hondzyńskiemu z portalu 300gospodarka.pl. Szef ZBP poruszył w rozmowie m.in. kwestię rekordowych zysków banków w 2023 roku. I można powiedzieć, że tłumaczył się niejako z tych rekordowych wyników. Tym bardziej, że przez jakiś czas straszył nas wizją upadku sektora bankowego, zwłaszcza na skutek korzystnych dla Frankowiczów wyroków CUE. W swojej wypowiedzi Tadeusz Białek wskazał, że wszyscy mają tendencję do skupiania się na prezentowaniu nominalnych zysków netto banków, a nie na przykład firm paliwowych. Tymczasem obie branże łączy jedno. Wynik jaki osiągają czasem nie zależy od nich, a od zewnętrznych okoliczności. Zyski netto banków mają związek z wysokim poziomem stóp procentowych, czyli są pochodną decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Poziom stóp wpływa na wyższe przychody odsetkowe. Udzielonym wywiadzie pojawiły się też konkretne oczekiwania szefa ZBP względem nowego rządu. Prezes Związku Banków Polskich wskazał na kilka priorytetów nowego rządu. Przede wszystkim zmiana podatku bankowego, po drugie obrona wskaźnika WIBOR, po trzecie modyfikacja systemu wsparcia kredytobiorców i po czwarte systemowe rozwiązanie problemu kredytobiorców frankowych. Jeśli chodzi o rozwiązanie systemowe, to szef ZBP ma tu na myśli ustawę frankową, jednak jak oficjalnie przyznaje, nie ma żadnych sygnałów ze strony Ministerstwa Finansów, żeby taki projekt w ogóle powstawał. Jak wskazał Tadeusz Białek, mieliśmy spotkanie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, ale to było spotkanie otwierające. Liczymy, że temat wejdzie do agendy publicznej, bo jest tu wiele aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę. W tym funkcjonowanie samego wymiaru sprawiedliwości, który zapycha się od spraw frankowych. O pomysłach usprawniania procesów frankowych mówiliśmy już na naszym kanale. Jeśli nie słyszałeś o koncepcji wysyłania pozwów mailem i digitalizacji akt, szerzej opowiadaliśmy na ten temat w jednym z ostatnich odcinków. Kolejnym tematem naszego dzisiejszego odcinka jest podsumowanie 2023 roku, przygotowane przez Biuro Informacji Kredytowej. W tym podsumowaniu pojawiają się już nie tylko informacje dotyczące Frankowiczów, ale w ogóle kredytobiorców w Polsce. W ubiegłym roku Polacy zaciągali więcej i częściej kredytów oraz pożyczek, i to nie tylko w bankach, ale również w instytucjach pozabankowych. Na koniec grudnia 2023 roku suma zobowiązań wyniosła 727 miliardów złotych. I było to o 5 miliardów więcej niż w ubiegłym roku. Wzrost akcji kredytowej o 25% w stosunku do 2022 roku spowodowany był wyższą zdolnością kredytową Polaków oraz programem Bezpieczny Kredyt 2%. Warto wskazać, że pomimo rekordowo zaciąganych zobowiązań finansowych nie wpłynęło to na jakość portfela i terminowe spłacanie rat przez kredytobiorców. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja Frankowiczów. Zapoznając się z tymi statystykami, można było odczuć pewne zaskoczenie, ponieważ przez kolejne lata kredyty frankowe były jednym z najlepiej spłacanych z obowiązań Polaków. Tymczasem w 2023 roku odsetek Frankowiczów, którzy mają opóźnienia w spłacie kredytu sięgające ponad 90 dni, wzrósł o ponad 10%. Jaka jest zatem przyczyna takiego stanu rzeczy i dlaczego co dziesiąty Frankowicz nie płaci terminowo rat? Otóż powodów może być co najmniej kilka. Po pierwsze, nie znamy metodologii tego badania i nie wiemy, jakie parametry bierze BIK uwzględniając nieterminowe spłaty Frankowiczów. Nie ulega jednak wątpliwości, że na te statystyki mają wpływ rekordowe liczby pozwów w 2023 roku. Warto wskazać, że oprócz rekordowych nowych powództw Mamy również do czynienia z rekordową liczbą zawieszeń płatności rad na czas trwania procesu. Po wyroku CUS 15 czerwca ta statystyka urosła z 7% do blisko 80%. Być może systemy bankowe nie są przystosowane do tego, że mamy do czynienia z czynnymi kredytami, a jednak co miesiąc nie trafiają tam raty ze strony frankowiczów. Dodatkowo, na potwierdzenie tej tezy można wskazać fakt, że Biuro Informacji Kredytowej podało, że termin niepłacenia tych zaległości wynosi ponad 90 dni. Jeśli spojrzymy sobie na zapisy umowne, jest to jednoznaczna podstawa do tego, żeby wypowiedzieć klientom taką umowę. Skoro w ostatnim czasie nie słyszeliśmy o masowym wypowiadaniu umów przez banki, to z pewnością te niespłacone raty nie są wynikiem samowoli kredytobiorców, a wynikają z postanowień sądowych. Dzisiejszy odcinek kończymy rosnącym zainteresowaniem ze strony osób, które posiadają kredyty powiązane z kursem dolara amerykańskiego i euro. Z prawnego punktu widzenia, zarówno dolarowicze, jak i eurowicze mają takie same szanse na pozyskanie korzystnego wyroku, jak frankowicze, ponieważ o sukcesie w sądzie nie decyduje kurs tej czy innej waluty, ale wadliwe zapisy umowne. Dlatego w najbliższym czasie spodziewamy się większej liczby sporów ze strony takich kredytobiorców oraz rosnącej liczby wygranych w sądach. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Paweł Wójcik, Votum Finance Help.